Siemanko, cześć. Jako, że pierwszy materiał odnośnie zapowiedzi letniej aktualizacji się dobrze przyjął, sporo komentarzy, sporo pozytywnych ocen, też i nagrywam drugą zapowiedź, taki materiał odnośnie drugiej zapowiedzi, tak samo jak poprzednio. W opisie znajdziecie linki, gdzie możecie sobie sami przeczytać wszystko, co tutaj powiem. I tak samo to, co tutaj powiem, to są moje przemyślenia i to, co tutaj powiem, nie musi się zgadzać z tym, co zobaczymy na test serwerze. Już nie mówię o samym update'cie. No i dobra, no i lecimy. Mam nadzieję, że materiał się spodoba. Pierwszy punkt odnosi się do starożytnego zabudowania świątyni, która będzie się znajdować na Daramie. I tam będzie pewnie na nas czekać quest pod postacią zagadki. Zapewne, tutaj nie jestem pewny, ale po rozwiązaniu tej zagadki będziemy mieć pewnie dostęp do podziemi tej świątyni, gdzie będziemy mogli sobie poekspić. Zapewne na tych pierwszych, niższych piętrach będą takie ekspowiska dla low leveli. Im dalej w głąb pewnie znajdziemy coś więcej, tak myślę. Dalej możemy przeczytać o potworach. Niestety w tej zapowiedzi nie dostaliśmy żadnego obrazka odnośnie moba, tylko na screenie możemy zobaczyć taką czerwoną kulkę z okiem i możemy tutaj też przeczytać, że mimo tego, że nie wygląda na groźnego ten potwór, no to trzeba się trzymać na baczności. Tylko że ciekawe, jak tu Cipsoft to ujął. Czy ujął to dla 200 leveli, czy 300, czy 400? No, nie wygląda on na takiego Hellflyera strasznego, ale myślę, że będzie on prezentował poziom tych roszamulowych potworów. W nowym update'cie odwiedzimy znowu Muzeum Mota, które znajduje się w Thais. Jak nie wiecie, to ja wam tutaj już pokażę. Tu jest tawerna, wiadomo. A tawerna jest tutaj. Tutaj właśnie ten NPC-ek, który nazywa się Gareth. Gareth, dokładnie tak. On zapewne będzie dawał nam quest. Potem właśnie koleżka zaplanował sobie rozbudowę tego muzeum. No i podczas całej rozbudowy odkryty został portal, który będzie nas prowadził zapewne do nowych potworów. Ale też na pewnie znajdziemy stare potwory, jak to widać na screenach, czy to z Roshamul, czy to właśnie takie jakieś tam Hellhoundy, więc będzie co do ekspienia. Pewnie po wykonaniu jakiegoś tam questa będziemy mieć tam dostęp, tylko że ciekawe, jak to zostanie rozwiązane, czy to zostanie tak rozwiązane, że to wszyscy będą mieli widoczny ten portal, że na przykład idziemy sobie tutaj, nie wiem, na przykład ta ściana zostanie rozwalona i tu będzie portal, czy to będzie tak zrobione jak na Farmine. Wykonujemy quest i dopiero wtedy to muzeum się zmienia i zmienia się w ten sposób, że ten portal gdzieś tutaj się znajduje. Może to całe muzeum się jeszcze więcej zmieni, ale tutaj możemy wyczytać o tylko jednym portalu. Ale wiadomo, Cipsoft może planuje więcej. Wydaje mi się, że możemy już przejść dalej. Dalej czytamy o walce z potworami. I tam jest taka ciekawa kwestia, która mówi, żebyśmy wytrzymali wystarczająco długo, żeby odkryć dalsze sekrety, zakamarki, dalsze podziemia. I tutaj od razu co mi się pierwsze przypomniało, no to taka walka falowa z potworami. Mamy falę mobów, musimy wytrzymać daną ilość fal albo ileś tam minut w danej lokacji, a cały czas będą te potwory napierać. Być może będzie to takie rozwiązanie. Nie dam sobie ręki uciąć, ale na pewno byłoby to ciekawe wyjście, coś nowego i na pewno wartego spróbowania. Pierwsze co, to od razu tutaj się przypomina quest na Edron. Tutaj mogę się mylić, bo wiecie jak ja z questami, to tak niezbyt. Quest na Edron z serwantami, że czyścimy te gluty i potem mamy falę z serwantów. Na końcu mamy tego Mad Mage'a, tak? Więc to też tak od razu nasuwa się na myśl coś w tym stylu. Może niekoniecznie serwanty, ale jakieś tutaj mocniejsze potwory. I zobaczymy, jak to będzie. Lecimy dalej. I ostatni punkt mówi właśnie o tym, co już wcześniej też powiedziałem, że nowe potwory będą nas tutaj atakować wraz z potworami typu właśnie z Roshamul, typu właśnie Poim, bo tam Hellhound, prawda, tak? Te inne takie potwory też je spotkamy. Tak samo na miniaturce widzieliście Undead Gladiatora. Jak on się nazywa? Nie jestem pewny nazwy tego potwora. Rzadko go spotykam. No, nie mogłem dać innego moba, bo tutaj Cipsoft niestety nie dał żadnej grafiki. I musiałem tutaj
sobie jakoś poradzić. Ale po tym jak był widoczny ten Undead Gladiator, więc można się spodziewać jakichś ekspowisk też dla nisko levelowych postaci, ale po screenach, tak jak widzimy, Hellhoundy jakieś, Outcasty, te nowe potwory, więc raczej ten update będzie skierowany dla wysoko levelowych graczy. Wydaje mi się, że na tym tutaj skończymy. Tutaj więcej nie mam do powiedzenia, tak mi się wydaje. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, swoje spostrzeżenia, podzielcie się w tym w komentarzu. Jeżeli będzie następna zapowiedź, to zapewne ją nagram. Jeżeli będzie fajna aktywność pod tym materiałem, a pod pierwszym była naprawdę spoko, więc myślę, że tutaj też zostawicie jakąś ocenę, zostawicie łapkę. Jeżeli nie subskrybujecie, no to stawcie suba. I tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Elo!